18-letni mężczyzna, który miał śmiertelnie ranić nożem 34-latka na moście na ulicy Zwycięstwa w Gliwicach, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w sobotę, 11 listopada, tuż obok budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Paweł Jędrusik. Dziś na moście palą się znicze. Ofiara to 34-letni mężczyzna, kibic Górnika Zabrze. Policja i prokuratura zapewniają jednak, że zabójstwo nie miało żadnego związku z porachunkami pseudokibiców. Wszystko wskazuje, że tam spotkali się dwaj mężczyźni na zasadzie przypadkowości. Doszło do, między innymi, do jakiejś niepotrzebnej sprzeczki, jakiejś szarpaniny. No i błysnął nóż i jeden z tych uczestników bójki upadł na ziemię. Okazało się, że rana była śmiertelna, 34-latek mieszkaniec Gliwic zmarł mimo prób reanimacji przez ratowników. Podejrzanym o zabójstwo jest 18-latek z Gliwic, który usłyszał już zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. My w chwili obecnej nie ujawniamy treści wyjaśnień samego podejrzanego, natomiast został on zatrzymany na miejscu zdarzenia. Przyznał się do tego, że uczestniczył w tym zdarzeniu. 18-latek, który zadał śmiertelny cios, w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu.